Siemanko, autobusie numer 8. Kule, nie? Ja nie mam nieskasowany jeszcze. Nie skasowany na bilet? Dobra, lecimy. Siemanko, witam was na kanale MMAROX.pl. A ze mną Czarek, siemanko. Siemanko, pozdrawiam widzów MMAROX.pl. O, dziękujemy, dziękujemy. Na samym starcie chciałbym cię podpytać o atmosferę oraz o wjazd ze skrzydłami. Jakbyś mógł powiedzieć nieco o tym evencie, można powiedzieć. Atmosfera jest zajebista, Robert wjechał dużo lepiej niż się spodziewałem, a spodziewałem się już, że wjedzie bardzo dobrze, więc jestem bardzo z niego dumny i bardzo zadowolony. No i co, jest zajebiście. A powiedz, chciałbyś zawalczyć? Zobaczymy. No, zobaczymy. Dobra, to chciałbym cię podpytać odnośnie przygotowań Roberta. Jakbyś mógł powiedzieć, czy zdradzić nieco więcej odnośnie jego przygotowań. No myślę, że jesteś z nim dosyć blisko i raczej wiesz, jak to wygląda. Robert trenuje 3 tygodnie i jego postępy są bardzo duże. Nie mam pojęcia tak naprawdę, bo nie byłem z nim ani razu na tym treningu, ale trenuję z trenerem Szyszką, więc powinno być wszystko zajebiście. Powiedz, odnośnie kanału Abstrahuję, a właściwie spółki, chciałbym cię też podpytać, ponieważ wyszliście i powiedz, z twojego punktu widzenia obecnie jest to dobra decyzja, jakbyś mógł nieco przybliżyć nam, widzom, jak to wygląda z twojej strony. Wszystko tak naprawdę powiedzieliśmy w filmie na naszym kanale, a jeśli chodzi, czy to jest dobra decyzja, no tak, gdyby nie była, no to bym pewnie jej nie podjął i po prostu doszliśmy do wniosku w spółce, że czas się rozejść i pożegnać i wszystkim to wyszło na dobre. To powiedz, jak byś oceniał właśnie tego typu rzeczy właśnie spółkowe, powiedzmy, czyli w niedługim czasie chyba Fame MMA chce też wejść na giełdę. No, to nie wiedziałem. Tak, tak, tak. Więc właściwie chodzi o to, że więcej akcjonariuszy będą mogli zainwestować. Prawo głosu, wiadomo. Tak, tak. No ale można powiedzieć, że wy przełamywaliście pewne kwestie takie przejścia z YouTube'a, tworzenie spółki dużej... Prawda. No właśnie. Jakbyś mógł powiedzieć, czy to jest właśnie dobra decyzja, czy już wiesz, na chłodno po paru latach? Wiesz co, nie ma czegoś takiego jak dobra albo zła decyzja, jest decyzja i konsekwencje po prostu i wiesz, bardzo łatwo się gdyba z perspektywy czasu i mówi o nie, może to było złe albo to było dobre, no to wiesz, łatwo się mówi, jak już znasz wynik, nie? To tak samo mógłbyś teraz powiedzieć, że kurde, mogłem kupić Bitcoina w 2008 roku, nie? Ale byłem nie było, nie było wtedy. Od 2005 chyba jest, albo 2008 na pewno. Panie 13, no dobra. Dobra, nieważne. To mógłbym wtedy to zrobić, nie? Znając po prostu wynik, więc to jest trochę takie gdybanie jest bez sensu. Trzeba po prostu przerobić lekcje swoje w życiu, wyciągnąć z nich naukę i konsekwencje. Nie, bez sensu. Wyciągnąć po prostu naukę z rzeczy, które się robi. Nie ma złych decyzji, nie ma dobrych, są ich konsekwencje. O. To jakbyś mógł powiedzieć odnośnie twoich planów i jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie, bo teraz zmieniliście nieco format, ale jakbyś też mógł, pewnie planujecie, wiecie, jak chcecie trendowo z wyświetleniami uderzyć, tak obstawiam, i jakbyś mógł powiedzieć, jakie są plany? Tak szczerze, to teraz właśnie nie planujemy, robimy to, co mamy w głowie, to, co nam sprawia aktualnie po prostu fun i zajawę. I spotykamy się i kręcimy film, który mamy nie kalkulując bez biznesplanu, po prostu myśląc to, co nam się podoba, to robimy. Dobra, głupie było to zdanie. Przepraszam wszystkich widzów za to. A na sam koniec, jakbyś mógł powiedzieć, jedna taka kluczowa, według ciebie najważniejsza decyzja, która była w 2021 roku, z której jesteś w pełni szczęśliwy. Że moja? Tak. Żeby to by mówili, nieważne jak tak. Ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie, no ja nie wiem, no decyzja w 2000, wiesz co, mi się zlewają też od 2019 do teraz, to dla mnie jest trochę jak pół roku i wszystkie te lata przez pandemię i tam resztę rzeczy były strasznie powtarzalne. Nie wiem, co bym powiedział, no takie, cokolwiek nie powiem, to będzie w mojej głowie przynajmniej teraz brzmi jak banał, nie, typu ciesz się chwilą albo bardziej wierz w siebie, to brzmi fajnie, ale to jest trochę głupie, więc po prostu tego nie mówię, a to powiedziałem i tak, więc w ogóle dwa razy bez sensu. A najgorsza? Może będzie łatwiej, nie wiem. 2021 najgorsza. Nie wiem, jakaś prokrastynacja pewnie, ale to jak co roku, no. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Piąteczka. A, żółwik.